Za nami Światowy Dzień Bociana Białego. Z tej okazji, jak obiecywaliśmy, w wydarzeniach telewizji ProArt pojawił się news. Zobaczyć go można także na naszym kanale YouTube. Pora już powrócić do wydarzeń z dwóch bocianich gniazd. W Lewkowie bez większych zmian. W gnieździe są wciąż dwa młode boćki, które powoli zaczynają stawać na własne nogi. Rodzice starannie opiekują się swoimi maluchami, choć ze względu na pogodę nie jest to łatwe. W Raszkowie są natomiast trzy kiwaczki, które sukcesywnie rosną. W obliczu trudnej sytuacji pogodowej widać, że rodzice dokładają wszelkich starań. Pora na rozwiązanie konkursu na imiona. Jeśli chodzi o potomstwo, Arcika i profesji, bardzo spodobały nam się propozycje użytkowników Rere i Kaka. Ci forumowicze zaproponowali kolejno imiona Giguś i Lewkonia. Natomiast jeśli chodzi o Raszków, naszym zdaniem wygrała propozycja Rere. Od dziś trzy boćki będą nosiły imiona Raduś, Rawko i Raszka. Książkę o tych pięknych polskich ptakach otrzymuje właśnie Rere. Informacja o sposobie przekazania nagrody zostanie umieszczona na forum.